Zimowe wieczory przed nami. No i tutaj będziemy mieli dla Państwa fajny pomysł na to, żebyście ciekawie spędzili te wieczory, żebyście zabrali swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę do teatru, a konkretnie do Teatru Polskiego. Moim gościem jest dyrektor Teatru Polskiego, pan Paweł Szkotak. Witam serdecznie. Witam bardzo gorąco. No właśnie, tak może zaczniemy od samego początku. Co teraz możemy zaoferować naszym widzom na te najbliższe kilka dni? No zapraszamy do naszych trzech sal, do naszej dużej sali na Krawca, na Amadeusza. To piękne przedstawienie, które opowiada historię Wolfganga Amadeusza Mozarta. Niezwykle dlatego, że dla naszych widzów występuje nie tylko zespół Teatru Polskiego, ale także soliści, orkiestra, chór. Wielkie widowisko, bardzo gorąco polecam. Dla tych, którzy wolą komedię, polecam Trupa. To jest przedstawienie, wbrew tytułowi, bardzo zabawne. Opowiada o kulisach telewizji, o kulisach mediów. Ciekawy temat, myślę, że bardzo współczesny. No, zapraszamy do naszej malarni, czyli naszej świeżo oddanej średniej sceny. No myślę, że takim szczególnym wydarzeniem będzie specjalny spektakl, który przygotowaliśmy na walentynki. Kotka na rozpalonym blaszanym dachu, przedstawienie, które się cieszy dużą popularnością. Czy to taki spektakl dla zakochanych? To spektakl dla zakochanych, bo kończy się dobrze, chociaż widzimy tutaj różne perypetie życia małżeńskiego. A dla widzów przygotowaliśmy różnego rodzaju atrakcje tego dnia. Każdy z widzów, który przyjdzie do nas 14 lutego, dostanie stałą kartę widza, dzięki której będzie mógł kupować potem do końca sezonu zniżkowe bilety oraz 10 różnych niespodzianek, które zostaną rozlosowane wśród 100 widzów, czyli jest szansa 1 do 10, żeby taką niespodziankę otrzymać. Wróćmy może tak, chciałabym, żebyśmy trochę przybliżyli bardziej te spektakle. Może zaczniemy sobie od Krawca. Krawiec, ja byłam na Krawcu, spodobał mi się strasznie. Myślę, że przede wszystkim scenografia, to co dzieje się na scenie. Przepiękna, bardzo bogata. Co jeszcze można na temat Krawca powiedzieć? No na pewno jest to przedstawienie bardzo wystawne. Świetna scenografia czeskiego scenografa Poliwki, ale kostiumy Macieja Zienia, dokładnie, które robią ogromne wrażenie. Chciałam wspomnieć, ale proszę Państwa, niesamowite wrażenie, naprawdę kostiumy wspaniałe. Naprawdę warto zobaczyć. No i myślę, że wielkie kreacje aktorskie, w tym tytułowa kreacja Michała Kalety. Przedstawienie jest ciekawe, momentami zabawne. Myślę, że to taki utwór Mrożka rzadko wystawiany w polskich teatrach, więc jest wielka okazja, żeby się przekonać o tym, czy mrożkowski humor nas ciągle bawi. No właśnie. No i potem jeszcze Amadeusz. Co na ten temat możemy powiedzieć? Amadeusz to jest przedstawienie kostiumowe, które opowiada historię Mozarta, no i jego odwiecznego wroga, Salieriego. No spektakl niezwykły zupełnie, przede wszystkim ze względu na żywą muzykę wykonywaną przez orkiestrę, chór, solistów w trakcie tego przedstawienia z nieśmiertelnym rekwiem w finale. Przedstawienie piękne, wzruszające, momentami też zabawne. Tutaj warto wspomnieć o kreacji Łukasza Chrzuszcza, który kilka lat temu dostał nagrodę w Poznaniu dla najbardziej popularnego poznańskiego aktora. Myślę, że zasłużenie fantastycznie się ten talent aktorski szlifuje i rozwija u nas w teatrze. No to jest takie widowisko dla tych, którzy lubią muzykę w teatrze, lubią wielkie kreacje. Czy to jest również tak jak Krawiec na dużej scenie w Teatrze Polskim? To jest na dużej scenie Teatru Polskiego i zachęcam, żeby już pukać do kasy, bo bilety na te spektakle szybko znikają. No więc właśnie, teraz oczywiście można te bilety nabyć w kasie. Czy Amadeusz teraz będzie w repertuarze przez cały styczeń? Będziemy mieli spektakle w styczniu, wracamy do tego tytułu także w lutym. Mniej więcej po 3 spektakle prawie co miesiąc będą grane, także będzie okazja, żeby to przedstawienie zobaczyć.
Czyli proszę Państwa, zaglądacie na strony Teatru Polskiego i przechodzimy trochę dalej. Śmierć pracownika, kolejny spektakl. Śmierć pracownika to jest spektakl no niezwykły przede wszystkim ze względu na nazwisko i wiek autora. Michał Kmiecik, 19-latek, laureat naszego konkursu dramaturgicznego Metafory rzeczywistości. Ten tekst został wybrany spośród 164 innych dramatów. Absolutnie brawurowy talent, myślę, że taki głos młodego pokolenia, przedstawienie bardzo przewrotne, bardzo dowcipne, mówiące o kryzysie, mówiące o trudnościach ze znalezieniem pracy, jednocześnie pokazujące obłudę świata, w którym najważniejszy jest pieniądz. Myślę, że przedstawienie, które bardzo mocno trafi do młodych widzów. Jako taka przestroga i nie tylko pewnie. Jako przestroga, trochę jako takie krzywe zwierciadło, to jest też spektakl bardzo zabawny momentami. Młoda widownia fantastycznie to kupuje. Wspomniał Pan o konkursie Metafory rzeczywistości i teraz też czwarta edycja 2012. Co to jest za konkurs? Metafory rzeczywistości to konkurs dramaturgiczny, którego celem jest wyszukanie najciekawszych dramatów. Przysyła się do nas pracę opatrzone godłami, czyli kopertą, w której napisane jest nazwisko autora i jury czyta tę pracę, nie wiedząc, kto je napisał. Spośród tych stu kilkudziesięciu dramatów wybieramy trzy teksty, trzech autorów, następnie tworzymy trzy zespoły razem z reżyserami i aktorami. Po takich warsztatach prezentujemy je publiczności i przyznajemy trzy nagrody. Nagrodę publiczności, dziennikarzy, nagrodę jury, a jeden z tych tekstów jest wystawiany już w pełnej formie pełnego spektaklu na deskach Teatru Polskiego. Taka była historia śmierci pracownika, a wcześniej walizki, przyjaciela. No to są takie dramaty, które najczęściej mówią o nas samych, o Polakach, o naszej rzeczywistości w bardzo zwykle ciekawy sposób. I kto może wziąć udział w takim konkursie? Jakie są kryteria? Może wziąć każdy. Zastrzeżenie jest tylko takie, żeby nie był to tekst wystawiany. To musi być tekst... Ale może być wystawiony, jeśli osiągnie sukces. Ale może być wystawiony właśnie u nas. Zależy nam na tym, żeby właśnie w Poznaniu, w Teatrze Polskim ten tekst miał swoją premierę. I rzeczywiście tak się dzieje. Teksty, które trafiają do naszego finału, są wystawiane u nas, ale także i w innych miastach, są drukowane w Dialogu, także jest to naprawdę bardzo dobra promocja dla autorów. No a przy okazji warto o tym wspomnieć, nie tylko wystawienie tego tekstu na deskach Teatru Polskiego, ale także całkiem spore nagrody pieniężne, 15 tysięcy nagroda jury, po 5 tysięcy nagroda publiczności oraz nagroda dziennikarzy, więc jest o co walczyć. Dlaczego taki konkurs? Czy faktycznie jest wiele takich poznaniaków, czy w ogóle utalentowanych młodych osób, którym warto dać tą szansę? To jest konkurs skierowany nie tylko do mieszkańców Poznania, chociaż oczywiście poznaniacy też byli wśród laureatów tego konkursu, ale dostajemy pracę z całej Polski, a nawet spoza Polski. Mamy teraz dosyć dużą społeczność polską mieszkającą za granicami, także bywają też listy z pieczątkami z Paryża czy z Londynu. Pracę trzeba napisać po polsku i to jest jedyny wymóg. Myślę, że w tej chwili mamy duże ożywienie, jeśli chodzi o polski dramat. Dużo ludzi zaczyna pisać. Część literatów, którzy do tej pory byli autorami powieści, zaczynają też pisać dramaty. Także jest takie zjawisko, które warto obserwować i wykorzystać. Ale co jeszcze ważniejsze, bardzo dużo widzów się tym interesuje. My mamy na tych przedstawieniach komplety, ludzie chcą to oglądać. Myślę, że to jest coś ważnego w tym, że chcemy się oglądać naszymi własnymi oczami. Polskimi oczami. Tak. Przejdźmy może wobec tego do kolejnego spektaklu, Trup z kolei. O czym opowiada ten spektakl? Trup to jest w zasadzie czarna komedia. Historia opiera się o pewien niezwykły pomysł. Do prowincjonalnego miasteczka, w którym mieszka młody bezrobotny, który właśnie stracił pracę, przybywa dziennikarka, która oferuje mu $1 000 000, który ten bohater musi wydać w ciągu tygodnia. W zamian za to po tygodniu główny bohater musi popełnić samobójstwo w sposób taki, w jaki wybiorą telewidzowie tego programu. No i jak się to potoczy, jak się to zakończy, tego oczywiście nie zdradzę,
trzeba przyjść do Teatru Polskiego, żeby zobaczyć, czy ta historia ma happy end, czy nie. A w każdym razie jest to bardzo ciekawy, groteskowy momentami obraz tego, jak media wpływają na nas, jak zmieniają się nasze gusty, jak zmieniają się nasze postawy pod wpływem ogromnych pieniędzy, no i pod wpływem nacisków medialnych. Czy trupa również zobaczyć możemy w styczniu? Mamy spektakle w styczniu, mamy spektakle w lutym, także gorąco zachęcam. Muzyka na żywo, także sami widzowie zostaną też poproszeni o to, żeby oni wybrali sposób, w jaki główny bohater ma zejść z tego świata. O, czyli także będziemy mieli wpływ, będziemy to mieli jest to, wpływ co widzowie to, lubią. Tak, chyba? Jak się potoczy ta historia, jak się ona zakończy. No jest to rzeczywiście pyszna zabawa, bardzo, bardzo ciekawa komedia, myślę, że taka odrobinę też dająca do myślenia. No i kolejny spektakl, Bobok. Bobok to jest realizacja tekstu Dostojewskiego, ale bardzo niezwykłego. Dostojewski zwykle się kojarzy nam z takim czarnym, pesymistycznym autorem. Tym razem mamy do czynienia z Dostojewskim zrobionym bardzo lekko. Reżyserem jest Grigori Lifanow. Przystępnie dla widza. Lifanow, czyli reżyser, który wyreżyserował legendarne przedstawienie w Poznaniu Mistrza i Małgorzatę. Bobok w jego wykonaniu to jest właściwie też lekka, groteskowa forma. Przedstawienie świetnie zagrane. Łukasz Szusz w roli głównej. Towarzyszy mu dwójka znakomitych aktorów. Pyszna zabawa, pyszna taka dawka teatru, którą rzadko się już widuje na polskich scenach. Wspomniał Pan o Mistrzu i Małgorzacie. Wiem, że spektakl odbywał się również w grudniu. Kiedy pojawi się w tym roku? No musimy troszeczkę na Mistrza poczekać. Myślę, że następna tura Mistrza to pewnie dopiero kwiecień. Dlatego, że w marcu wielkie wydarzenie, które jest zawsze wielkim świętem w teatrze, czyli Hamlet. No właśnie, i tutaj już próby rozpoczęte do Hamleta. Próby się zaczęły w roli Hamleta Michał Kaleta. No Hamlet to jest ten Mount Everest w teatrze. To jest to największe wyzwanie dla aktora, dla zespołu, dla reżysera. Wszyscy znają tę historię, wszyscy są ciekawi, jak ona zostanie zinterpretowana tym razem. Powiem tylko, że zobaczymy Hamleta współczesnego, we współczesnych dekoracjach, we współczesnych kostiumach. Autorem scenografii i kostiumów jest Agnieszka Zawadowska. Myślę, że to będzie bardzo interesująca, nowoczesna interpretacja Hamleta i sądzę, że Hamlet wiele nam powie o naszej teraźniejszości. Czy wiadomo już, jacy aktorzy wezmą udział w Hamlecie? Hamlet to jest dosyć duża produkcja, także prawie cały zespół Teatru Polskiego będzie można zobaczyć. Wszyscy panowie, także nie będę ich wymieniał, wszystkich z imienia i nazwiska, ale i dwie panie, Barbara Krasińska i Barbara Prokopowicz, pierwsza w roli Gertrudy, druga w roli Ofelii. Co Pan chciałby zaproponować naszym widzom? Jaki jest Pana ulubiony spektakl, który przymusowo powinien zobaczyć każdy poznaniak? Myślę, że takim niezwykłym spektaklem, i to nawet nie tylko w kategoriach naszego miasta, ale myślę, że w ogóle bardzo rzadko z powodów finansowych choćby takie produkcje dochodzą do skutku, myślę, że takim spektaklem jest Amadeusz. Ale bardzo rzadko zdarza się, żeby dla 200-osobowej widowni prawie setka artystów wykonywała dzieło, a tak się dzieje w przypadku Amadeusza. W kanale pod sceną orkiestra, pod batutą Agnieszki Nagórki, na scenie chór Teatru Wielkiego oraz soliści Teatru Wielkiego, no i aktorzy Teatru Polskiego. Dla melomanów podróż przez fantastyczny świat muzyki Mozarta, no wszystkie te najwspanialsze, największe hity, które znamy, są tam zaśpiewane albo odegrane. Dla fanów teatru fantastyczna historia miłości, podstępu, zawiści, intrygi, no i wreszcie tej wielkiej tajemnicy geniuszu Mozarta. Także myślę, że to jest takie przedstawienie, które trzeba zobaczyć i pewnie taka mega produkcja no szybko się znowu w Poznaniu nie wydarzy.
No właśnie, ja z kolei wszystkich miłośników kostiumów zapraszam tutaj na